Maturzyści wkraczają na ostatnią prostą przygotowań do najważniejszego w ich życiu egzaminu. Skoncentrowani na maturze, ale także na tym, co robić po niej, mają dziś do wyboru wiele uczelni i jeszcze więcej ciekawych kierunków. Dlatego wiosna obfituje wydarzenia, które mogą im pomóc w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. W Katowicach w tym celu zorganizowano pokaz działania służb ratowniczych podczas wypadku drogowego, zajęcia z rysunku, e-sportu czy klonowania molekularnego, o czym opowie nam teraz Magda Sincewicz. Są młodzi, poszukujący, zastanawiający się nad tym, w którą stronę skierować swą przyszłość. Czytają, bywają, pytają. Wszystko po to, by dokonać właściwego wyboru. By im to umożliwić, warto pokazać, że zajęcia niekoniecznie muszą kojarzyć się z siedzeniem w ławce. Interesuję się biologią, mam biologię rozszerzoną w szkole i tak dalej, a więc w pewnym stopniu interesuję się tym. No a nie czuję się zapewnie na medycynę, tak typowo lekarza, a więc myślałem o tym ratownictwie, bo taki jest fajny wstęp. My jesteśmy jakby na tej pierwszej linii frontu, jesteśmy czasami ostatnią nadzieją też tego człowieka. Widzimy i początek życia, ale także jego koniec, więc te pokazy mogą też uzmysłowić tym ludziom, że jesteśmy bardzo blisko śmierci. To właśnie w dużej mierze od ratowników zależy najwyższa wartość człowieka, czyli jego życie. Jak sami przyznają, każdy dzień jest dla nich inny. To nowa przygoda, ale też szansa, by zrobić coś dobrego dla innych. Można też zrobić coś dobrego dla siebie, jak pan Marcin, który ze studenta stał się wykładowcą i tak naucza już tu od 10 lat. Mam tą przyjemność pracy ze studentami, którzy głównie skupiają się na tych takich plastycznych aspektach, projektowo-plastycznych. I tutaj Akademia Śląska daje tą możliwość zetknięcia pewnych technicznych aspektów z tymi graficznymi, z tymi artystycznymi. Od artystów po pracowników bardzo technicznych. Dlaczego? Bo już od starożytnej Akademii Platona uczelnia to miejsce, gdzie przenikają się wybitne umysły, nietuzinkowe jednostki, otwarte serca, które swoją odmiennością w zainteresowaniach i umiejętnościach pokazują innym, jak ciekawy może być świat. Mamy kierunki na studiach, które są związane chociażby z projektowaniem gier, więc my mamy naszych wykładowców, którzy są praktykami, a przez sport i zabawę możemy to wdrażać w życie i tym samym przyciągać młodych ludzi. Tych, którzy pragną się rozwijać, idąc z duchem czasu i korzystając z nowoczesnych technologii w edukacji na wielu kierunkach. Grafice, wzornictwie, informatyce, budownictwie, mechatronice, pielęgniarstwie, kierunku lekarskim, zarządzaniu czy architekturze, tak jak Kacper. Będąc jeszcze w liceum, dowiedziałem się o tej uczelni, ponieważ tutaj jest bardzo szeroki tak jakby zakres działań, które promują rzeczywiście to miejsce. I akurat miałem taką okazję spotkać się z przedstawicielami samorządu studenckiego u mnie w liceum, którzy przedstawiali właśnie kierunki, jakie oferuje uczelnia. Ta konkretna kształci studentów już od ponad 20 lat. Wyższe wykształcenie w Polsce zdobywa się na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Zgodnie z powiedzeniem, że na naukę nigdy nie jest za późno, dziś równie ważna jest edukacja podyplomowa, zwłaszcza cieszące się niezmienną popularnością studia Master of Business Administration czy zwykłe kursy i szkolenia.